siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka w kolejnym vlogmasie, w kolejnym świątecznym odcinku. Nagrywamy go w Mikołajki, ale my dzisiaj wymyśliliśmy sobie taki fajny mikołajkowy challenge, że będziemy losować, kto komu kupuje prezenty. Oczywiście ja, Dawid, Oliwka i Staś. Staś niestety nie pojedzie z nami na zakupy, bo jakbyśmy go zabrali, to on pewnie by zdemolował cały sklep i chciałby po prostu wykupić wszystko. I zrobimy tak, że ostatni los będzie należał do Stasia, ale my tak jakby wybierzemy za niego. Mam nadzieję, że nasz wybór będzie ok, ale uwierzcie mi, że bardzo ciężko byłoby z nim to nagrać, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Jeżeli odcinek wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Zapraszamy też na naszego Instagrama i TikToka. No i słuchajcie, ja muszę sobie zrobić karteczki z imionami naszymi. Będziemy losować i wybieramy się do sklepu, pewnie do Carrefoura, może gdzieś tam jeszcze. No ciekawe, w ogóle zależy, kto kogo będzie miał i no kto jakie będzie miał pomysły. To wszystko od tego zależy, więc zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że fajnie z nami spędzicie czas. Witamy Oliwkę na odcinku. I Oliś, potrzebuję długopisu. Jestem tutaj u ciebie, nie wiem gdzie, co i jak. Daj no mi długopis, bo karteczki. Dobrze. Karteczki są już gotowe. Może być kredka, jak tam chcesz. Napiszemy tutaj imionka, zaraz wrzucamy do miski. No. Chciałam zrobić tak, że ulubione kolory. A no ja wiem, ale to tak to może by przebijało i by było niesprawiedliwe, bo... Nie, to by nie przebijało. Poczekaj, no to piszę tak. Dawid, ale się dziwnie pisze. Daria, ja. Oli i Staś. No Oliwka, dobra, okej, okay. Zobaczcie, kartki są już gotowe. Mam tutaj nasze imiona, to teraz pomóż mi zgiąć. Dawaj, na pół i potem znowu na pół, i znowu na pół, i znowu na pół. Karteczki są już w pudełku i zaraz się okaże, kto kogo wylosuje. Nie powiedziałam jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która dotyczy tego naszego challenge'u, że kupujemy sobie prezenty do 50 zł. Każdy prezent ma, wiecie, no nie wiadomo ile to będzie rzeczy, ale nie może kosztować więcej niż 50 zł. To są takie małe mikołajkowe upominki, niespodzianki, więc nie wiem, czy to będzie utrudnienie, czy nie, ale myślę, że na spokojnie do 50 zł można coś kupić, więc mam nadzieję, że każdy da radę. Jeszcze w czasie, kiedy Dawid się kąpie, to my otworzymy swoje kalendarze adwentowe. Oliwka ma tam swój z tyłu z psiego patrolu. Ja mam jakiś fajny, nie wiem co tu jest, ale są mega rzeczy. Jest fioletowy, to najważniejszy, szóstka Oliwka dzisiaj. Bo mikołajki! O matko, jak się ciężko otwiera zawsze. Mam stempelek łapki! Ej, a ja mam jakąś biżuterię! Sprawdzę sobie na pudełko. O wow, poczekajcie, ale zaraz wam pokażę. Ej, no ja mam jakiś naszyjnik, zobaczcie. Zaraz go wyjmę i zobaczymy lepiej. Oliwka, masz stempelek, tak? Ale z taką fajną słówką. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I jeszcze tutaj jest taka bransoletka, że nie jest tak jakby w jednym kolorze, tylko taka unicorn. Ja to zaraz zakładam. A Oliwka w okienku numer 6 dzisiaj zdobyła taki fajny stempelek z psiego patrolu. Bransoletka poleciała jednak na rączkę Oliwki i zobaczcie, naprawdę ona wygląda super. Zaczynamy losowanie i Oliwka powiedziała, że chce być pierwsza, więc proszę bardzo, otwieramy potem na 3-4 jak coś. No dawaj. No, śmiało. Dawid. I ja. I uwaga. O! Dawid, masz mnie, bo się spojrzałeś, tak? Tak. A kogo masz? A Oliwka? Kogo masz? Mówimy czy nie mówimy? Mówimy czy nie? No, ja nie, no nie, bo fajnie będzie i nie będziemy mówić, bo... No a Stasiek? No to daj mi Stasia, ja będę za Stasia. No ale no to my chcemy wiedzieć, no bo razem decydujemy, no, kto za Stasia. To Stasiu ma kogo? Stasiu ma Stasia, no to nie może być powtórka. No to my Stasiowi wybieramy. Dawid w sumie bardzo dobrze pomyślał, bo jeżeli Stasiu wypadło tak, że ma sam siebie, to my w trójkę, ja, Dawid i Oliwka, wybierzemy prezent dla Stasia. I wyszło naprawdę super, więc dobra, ja wam tutaj pokażę, kogo mam. Mam nadzieję, że się rozczytacie, bo pisałam tak na szybko na maksa. No i dobra, lecimy na zakupy. My już na miejscu, ale jest tyle ludzi, że po prostu masakra. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że się uda wszystko kupić i to nagrać przy okazji. Zaczynamy z Oliwką od poszukiwań prezentu dla Stasia. Tutaj są klocki już, które by się mieściły. Zobaczymy, ale idziemy dalej, co? To by było super dla Stasia, te rybki do łowienia. On się chciał tym bawić i zobaczcie, 49,99. Masz już jakiś pomysł na prezent dla taty? Tak, bo mój tata czyta różne komiksy.
i książkę z komiksami. A te, co on kupował, możemy mu wziąć, to ci pomogę wybrać. A ja też powoli rozglądam się za prezentem dla Oliwki. I dochodzimy sobie tutaj, no ja na razie jej nie powiem, co bym wzięła. Oliwka patrzy na rodzinkę Sylweniasów, ale niestety kosztuje 75 zł, więc nie da rady. Ej, jeżeli ty masz tatę, ja mam ciebie, to Dawid ma mnie i on gdzieś zniknął. Ciekawe, co on tam wybierze. Lego Dots w promocji, idealnie 50 zł, ale czy Oliwka by była z tego zadowolona? Nie wiem, nie wiem. Co tam chowasz? A chowam coś. Co chowasz? Mam prezenta. Dla mnie to jest. Tak, dla ciebie. O matko, ma sądra, jakie fajne. Ej, no nawet bym nie pomyślała, że taki super prezent. Zobaczcie, ja normalnie będę w tym latać. Świecąca czapka. Ale kolory pasują. No super, jest naprawdę. Mega fajna. Dlatego uciekłem sam, bo miałem fajny pomysł. A bo ty uciekłeś, sobie szukałeś. No dobra, czyli ty już masz. To ale teraz. Czekaj, przymierzymy. Mam przymierzyć? No dobra. Jeśli ktoś by miał problem z doborem prezentu, śmiało pisać, bo ja mam zawsze dobre pomysły. Oliwka, to jak tata już znalazł, to teraz może my weźmiemy, wiesz co, dla taty, tak? Tak. To które wybieramy, Oliwka? To? A one są akurat po 20, to możesz wziąć dwie. Tą i którą jeszcze? Tą. Dobra. Dawid, nie pokazuj swojej reakcji. Może coś wywnioskujemy. I co, teraz ja? Nie, teraz tak. Teraz dla Oliwki. Akurat jesteś przy samie. Przy samie, ale my tutaj patrzyliśmy z Oliwką i nie ma nic za 50. Jak nie? Tu ma za 40. A no jest. I tu ma za 40. Ale takie figurki, to ja bym wolała mu wziąć te rybki. On chciał tego bardzo. Tego? Tak. A nie uważasz, Oliwka, że te rybki były fajniejsze? Te do łowienia? No, mi się wydaje, że rybki on tak. Rybki on bardzo chciał, wiesz? On się chciał tym bawić. No to dawać. To idziemy po rybki dla Stasia. I jak udało się? Mamy rybki dla Stasia. Podejrzewam, że wszyscy będziemy łowić, to potem sobie odpakujemy i... Ej, ale ja sama chciałam takie rybki kiedyś. Ja miałem takie rybki. Oliwka też miała takie rybki. Ale takie małe, małe, nie malutkie. Rybki, nie malutkie takie, a to są takie. No dobra, to te wrzucamy. I teraz został mi prezent dla Oliwki. Oliwka mi tutaj podpowiada, że chciałaby coś z psiego patrolu, więc się cofamy i wybieramy. Dzień co dobry. Tam robisz? No, bo nie widzę, co tu pisze. I patrol. Pamiętajmy, że mamy budżet. 50 zł, tak? 50 zł. To jest na przykład chyba za 16. To? Wybrałam. I co? Git? No dobra, no to wychodzi na to, że mamy już wszystko dla wszystkich, tak? A ja mam bonusa. Jakiego bonusa? Dorzucamy każdemu po dysce jakiegoś słodycza. Na słodycze? No dobra. Pasuje? Tak. Tak. Słuchajcie, ja mam tutaj zapas moich ulubionych batonów. Oliwka wybiera jajko. I co masz jeszcze? I czekotubkę. Jajko oczywiście z psiego patrolu. Dawid, słuchajcie, wziął mi Michałki, moje ulubione cukierki. I teraz poszedł szukać Stasiowi czegoś i będą to pewnie jakieś żelki. Co tam, Oliwcia? Mamusiu, no? Moja babcia zbiera, brakuje jednego tego żółtego. A no to damy, to damy. No babcia Oliwki, powiem wam, że robi mega takie stroiki na święta Mikołaje, te takie gnomiki i w ogóle naprawdę mega jej to wychodzi. Dla Stasia świąteczny miks mała. No i mamy prezenty mikołajkowe dla wszystkich. I wcale nie mało mam. Co tam, Oliwka? O, jaki słodziak, fajne. Widzę dziadka do orzechów, którego bym chciała. Tego? No, super jest. Gra? No. Ale mega, bardzo ładny. Nie wiem, którego włączę, a... Super, naprawdę jest fajny. Ła. Szkoda mi trochę pieniążków na niego, chociaż jest piękny, ale może takiego mniejszego postawimy. Tylko, z wąsem? Że... Ej, zaraz, bo on też tutaj się jakoś rusza. Wie, o co tu chodzi? On sam się rusza po prostu. Tak, patrzą. Jingle bells, a, tu ma. Oj. Tu ma, ale te są jeszcze. Jeszcze jest tak, ale no tamten jak grał, on to nie no. Patrz, znalazłam sobie zamiennik. No i elegancko.
się za otwieranie naszych pakunków. I Stasiu, tak, rybki. Okej, no to dawać rybki. Rybki są po prostu w centrum zainteresowania. Stasiu, tutaj są wędeczki, chcesz? Ciekawe, czy mamy baterię? O nie! Nie mamy. O nie, nie ma baterii. Ma! Udało się, słuchajcie, włożyć baterię, więc teraz musicie powkładać rybki. Wkładamy wszystkie rybki do dziurek. I zaraz odpalimy ten mechanizm. Zobaczymy, czy było warto. Gotowi? Jeszcze jedna rybka. Jedna rybka jeszcze. Jedna rybka. Jedna rybka. Gotowi? Tak, tak. Uuu, teraz jest trudniej, bo ruszają. Nie ma, Stasiu, wyłączania. Musisz łowić tak, jak jest włączone. Teraz idziemy z upominkiem dla Oliwki. Proszę bardzo. Wiedziałam, że rybki to będzie trafiony prezent. Też się trochę się nie wkłada. A mój prezent, powiem wam, że jest najlepszy na świecie i nawet po prostu sobie, wiecie, nie myślałam o takim prezencie, o tej czapie. I zobaczcie, nie wiem, czy mi się uda włączyć. Cześć, Stasiu, idź łów rybki. Rybki łów. Poczekajcie, zaraz muszę to odpalić, tak, bo ja nie ogarniam jeszcze tego guzika, gdzie on jest. Dawid to włączał jakoś, a ja kurde nie... O jest, zobaczcie, zobaczcie, jak to miga. Ja normalnie będę w tym śmigała, w tej czapie. Ona jest po prostu świetna, najlepsza na świecie. Dobra, czapę sobie odkładam teraz. I powiem wam, że wzięłam sobie tutaj paczuchę od widza, która przyszła do mnie niedawno. I ja sobie już tutaj, zobaczcie, podejrzałam. Mamy kolorowe pudełeczko. I zobaczymy sobie zaraz, co jest w środku i oczywiście od kogo. Jak pięknie, świątecznie opakowana, zobaczcie, reniferek jest. Tutaj mam, tutaj są jakieś, to nie jest naklejka, tutaj po prostu notatki na tym pudełeczku. Dobra, otwieramy. Podnosimy sobie, mamy tutaj kolorowe bibułki, ja sobie to wezmę na boczek i chyba pierwszy będzie liścik. Mój ulubiony kolor to różowy, mam dla was wspaniałą paczkę, wszystko robiłam sama, Agatka z Poznania. Mam na imię Agatka, mam 5,5 lat, bardzo lubię was oglądać, jesteście super, bardzo, bardzo nam miło, Agatka. I tutaj już widzę, jakiś rysunek jest, zobaczcie. I lista youtuberów. Pierwsze miejsce Darliwka, drugie miejsce Sara i Wiktor, trzecie miejsce Miss Aga, czwarte Martyna Zabawa, piąte Mariwo, szóste Paweł, siódme Misia i ja i ósme Glutek Sam. O, Stasiek ogląda i to wiesz, jaki odcinek najbardziej ogląda? Ten, co sam robi pizzę. Ten odcinek po prostu leci u nas codziennie, codziennie. O, wow, Daria i Oliwka, zobaczcie. Przepięknie, prześlicznie. Jest, nasze kitki nawet są. Te wiecie kity, co mamy. Dobra, otwieram sobie dalej. Uwielbiam rysunki od was. Tutaj mamy YouTube. Możecie zostawiać łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek oczywiście. Tutaj mam dla Daria i Oliwka. Dziękujemy za piękne serducho. Prześliczne po prostu. Tutaj jest Staś, Oliwka, Daria i Dawid. Napisane jest i tutaj jest coś takiego narysowane. Benz. I słuchajcie, tutaj mam własnoręcznie robione piękne, prześliczne serducho. Więcej bibułek. Tutaj, o, to jest Hey Clay na pewno, syrenka. Śliczna, naprawdę piękna jest. Tutaj mam serduszko Daria. O nie, wysyp. Wysyp. To zostawimy na koniec. Tutaj mamy, co my mamy? Oliwka. Serducho takie. O wow, o wow, pomadka do ust z Puszina. Matka, jak ja uwielbiam tego kotka. Dobra, słuchajcie, ja sobie otwieram i musimy to powąchać. O, dzień dobry. Mamy gdzieś pomadka? Pomadka z Puszina od Agatki. Uwielbiam pomadkę z Puszina. No, ja tak samo, poczekajcie. Mogę spróbować pierwsza? Ale ładnie pachnie. Proszę cię bardzo, próbuj. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, zobaczcie. Ja zakładam. Maseczka z jednorożca, my ostatnio nagrywałyśmy, tutaj przy Daria. No ale pożyczę ci, jak chcesz. Nagrywałyśmy ostatnio piżamową imprezę 24 godziny na łóżku, gdzie byłyśmy w przebraniach jednorożców właśnie. Mamy twoją maseczkę. No gdzieś tam jest, ojej, jakie piękne niespodzianki. Mamy też Milka Secret Boxa, zrobionego, proszę bardzo, ja się odsunę. O nie.
O nie. Co? Nie wierzę. Co? Jezus, to jest najładniejsza bransoletka, jaką widziałam w życiu. Zobaczcie. Nie. Pisze Daria, tutaj jest Daria i ona jest... O, Stasiu przyszedł na czekoladki. Na czekoladki, cała fioletowa, ja jej nie zdejmuję. Przepiękna, dziękuję ci bardzo. O matko, Oliwka, ty masz taką samą zieloną! Oj, fajnie. Ale mega są te bransoletki, bardzo dziękujemy. Stasiu już wcina czekoladę. A tutaj w Milka Secret Boxie, słuchajcie, mamy takiego stworka. Ślicznego naprawdę. O, Stasiek, dzięki, że rzucasz naszą maseczką. No? Założę tą maseczkę. Zaraz, a to trzeba na czystą buzię, umytą i tak dalej, więc zaraz tak myj. Widzicie, co ja tutaj mam z jednej strony, z drugiej strony, szaleństwo po prostu. Agatka, my oczywiście, serduszko dla ciebie, ogromniaste i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy i dziękujemy. No, hej, klej, super, co? Dziękujemy za super paczuchę. A ja nie wiem, czy skaczę. A tak wygląda figurka Oliwki. I Oliwcia, powiedz mi, jak to się odpala, żeby to grało. Wiesz! A, tu jest przycisk, dobra. Wydaje głosy, jest melodyjka z Psiego Patrolu, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna. Stasiu, czy ty będziesz się malował, jedząc ja czekoladę? Zobacz. Najgórze. O matko! No i już masz pomalowane. O, super. Agatka obiecuje, że wysypiemy to na siebie na jakimś odcinku, ale teraz z tymi wariatami dwoma to ja po prostu nie ogarnę. Naprawdę. Piszcie mi w komentarzach, co wy dostaliście na Mikołajki, albo może co daliście komuś na Mikołajki, czy mieliście Mikołajki w szkole, albo no nie wiem, w domu i tak dalej. Piszcie, bo jestem mega ciekawa. No i oczywiście, jeżeli nasz odcinek się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Zapraszamy na naszego Instagrama i TikToka. Tam pojawiają się takie rzeczy, wiecie, poza YouTube'em, kiedy tutaj akurat nie ma filmu, to tam sobie coś wrzucam, albo zdjęcia, albo jakieś relacje, albo TikToki, więc zapraszamy serdecznie. No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym Vlogmasie. Pa!